Uwaga! Musimy tutaj jeszcze zapiąć, wiesz? Tutaj zapiąć. I teraz lewa nóżka. Lewa nóżka to jest ta tutaj. Wyjdź, ale jeszcze nie idź po schodkach. Trzymaj to na razie. Ja zaraz wezmę to. Poczekaj, może ci przymknę. Jest siódemka, jakby coś, ale nie wiem, czy mam włączone. Mamy. Co to za słońce na poczach daje? Co to za słońce? Brum, brum, tam. To mi bardzo chciał się przejechać. Bo słyszałeś, jak ma być. Cały czas brym, 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 brym. No, to fotelik je. Fotel zapakować. No, fotelik wszystko je. No, ty nasz, nie pamiętasz? Kiedyś jeździliśmy nim też. Kiedyś dawno już. Wiem, jeździliśmy wszędzie. Jak to gdzie? Nad wodę jeździliśmy, tu jest fotelik. No. Przepuść mi skarbonkę. Twoje. No, świetne. Spoko, damy sobie na kazał. Nie ma żadnego poziomu. Budujesz własny świat. I różne rzeczy ci się tam czasami. Nie, to nie są. Złoto znalazłem, to jest węgiel. Nawet jakiej nawet dotkniesz, to jest giniesz. Ale nie przepada, one po prostu tu spadają. Aha. Ale jeśli by spadły do środka, nawet to już bym ich nie to odzyskał. Nikio nie ma! Co w Skarbuniu? Tyle człowiek by był. On jest za mały, żeby go zmanipulować. On tego nie rozumie, to co ona. Ale za 2-3 lata to spokojnie go przykręci. Tak, dlatego wiesz, ja się o to boję. Za chwilę będzie to samo. Co w skarbniku? Nie ma. Nie ma? Chciałeś piciu? Co ci zrobię? Jasne. Zrobić ci coś? Tylko nie wylej, bo ten można łatwo wylać. To i Mirku. To i Mirku, no. Tam i Mirku. Takie były numery, że ja z rana do pracy, ona z rana wyszła i jak ja tu mieszkałem, wiesz. Wyszła z rana i o 12 potrafiła wrócić, a ja wiesz, ale klienci do mnie dzwonią. Panie, o której tam będzie? Ja zaraz mówię, będę. Dzieci nie zostawię. No i tak po złości, wiesz. No to żeby cię wkopać, no. No. Ja wiesz, jak takie brudne to wszystkie gminy. Nie jej pokroju. No wiesz, no. Same problemy mogą być. Z igły widły. No ale widzisz, nas jest tu za dużo. Ona może tylko tak się zachowywać jak teraz. No miło. Bo nas jest za dużo wiesz świadków. No, a jak ja jestem sam, to wiesz co tu się dzieje? To właśnie. Ona mi tu wchodzi do pokoju, wiesz. Ta nie mówię wyjść stąd kobietu, nie rób z tym, wchodzi, awanturuje się. Później jest na mnie, do tatusia za chwilę zadzwoni, awanturuje się, znowu dzwoni na policję. Ona wie, ja się tu zamykałem, w sądzie jest, że ja się zamykam w tym pokoju. A po co ja się zamykałem? Żeby nie awanturowała się. Cześć, tato! Cześć! Cześć! Jak chcesz, to możesz... Cześć! Się przesuń. Zrób nam zdjęcie! Hej! Tutaj sobie, jak chcesz. Ale to wiesz, to może być taka sytuacja, że ona cię wyczeka, my pojedziemy, ona przyjdzie i zrobi aferę. Może o to chodzi. Może coś takiego mam uwagę. Nie chciałam się zrobić. Skarbunku? Dzień nie ma. Dzień nie ma już? Słonka nie ma, tak? Co się zbliża, skarbunku?
powiedzieć ci to, co zrobiła tym dzieciom, bo to ona dała pożywać, bo to... To mi się to w głowie nie mieści. Ja mówiłem w sądzie, jak się mnie pytali, czy chcę rozwody, ja mówię, że ja dla dobra dzieci mogę wziąć rozwód, mogę zrobić wszystko. I niech sąd zadecyduje. Staram się znaleźć na internecie, że jest takie stowarzyszenie, że zgłosiłem się do was. W ostatniej chwili, że tak. Poradzić się z znajomości mają, wiesz, to przecież już teraz jestem drugi raz pomówiony o tym. Pierwszy raz jak byłem, to się zaraz wyprowadziłem z domu, nie mieszkałem chyba 7 miesięcy, przyjeżdżałem, tak jak się wyprowadziłem z domu, przyjeżdżałem rano nawet, żeby dzieci zobaczyć, rano nie było dzieci, po południu przyjeżdżałem, dzieci nie było, kiedy nie przyjechałem, dzieci nie było, wiesz, nie mogłem zobaczyć własnych dzieci, to zacząłem, telefonu oczywiście nie odbierał. Szkoda mi go, ale kurde. Co stał, wujku? Tak! On widział, co jest na mnie. Tak! Przy tej manipulacji nie podkłada się. To... Słuchaj, tu manipuluje tak ojciec, matka, dziadek, siostrzyczka. A ja jestem tu sam. Herbeńku! Tato będzie musiał zjeść. Weź go przytul tam, utul. Daj go mamie, żeby mama ci potem awantur nie robiła. Mój kochany. Jeszcze teraz zaraz znowu się niedługo spotkamy? To? A, to? No, chopaj. Hop. I to ściągnę na stół. Patrz się to. A niedługo na wakacje jedziemy. Sąd nam 9 wyznaczy, prawda? Daleko pojedziemy. No, chodź tu, Miko. Chodź, może zabiję dzisiaj kopię. Zobacz, Oskar. Nie, jak chcę już zabiję, to mnie proszę, wykopię się. Zobacz, Oskar. Chciał ze mną być troszkę, czy nie? Miko, chodź. To jest kamera. Będziemy tam. No. Chodź tu, Miko. Wykopiemy was. Daj buziaczka, to da ci tatuś, no. Tylko przynieś to synku później tu, dobrze? Przynieś to chłopcu. No to pożegnaj się z tatusiem. Chodź tu, Miko. Idziemy? Do kąpielki? No i kurwa. Mój łoboziu. Tu byłem, byliśmy nad morzem. Pamiętasz? O tu, zobacz. No. Nad morzem byliśmy, prawda? Teraz też pojedziemy. W następnym tygodniu. Nie ma! Rowerek jest. Piotr wziął, żeby napompować. No i jutro nam odda. Przecież pozwaźniemy rowerek nad morze. No. A tu jak my rzeką żeśmy płynęli, zobacz. No. Hop. Tatuś w sobotkę do ciebie przyjedzie. Weź sobie to i się baw tam ładnie z Oskarkiem. W sobotę, syneczku, się zobaczymy. A sobota jest pierwszy weekend miesiąca. Nie rób. Nie rób zadym. No, to baw się ładnie, Oskarki. Mój kochany. Tatuś niedługo przyjedzie do ciebie z tobą. Oskarku, pa! A, przykrycie do tego, żeby mógł zamykać. Tutaj jest. Do widzenia, Oskarku. Co to za swoje zbliżanie? Mama! Brunga!